Witajcie. Przygotowujemy się właśnie do operacji wyprostowania przegrody nosa. Pacjent ma typowe objawy, ma problem z oddychaniem nosem, śpi w nocy z otwartymi ustami, wysusza mu się gardło po całej nocy, chrapie też. Więc typowe objawy zaburzenia funkcjonalnego w zakresie. Więc będziemy zaczynać. Operację będziemy przeprowadzać przez dziurki od nosa. Więc pacjent nie będzie miał żadnych nacięć ani żadnych blizn na zewnątrz. Również w tej technice, którą stosuję, nie będziemy zakładać tamponady do nosa po zabiegu, więc też będzie taki komfort oddechowy lepszy dla pacjenta, nie będzie tego uczucia rozpychania nosa. No, zatem zaczynamy od wykonania depilacji przedsionku nosa, ponieważ musimy usunąć włoski, które nam zasłaniają, przeszkadzają w precyzyjnym wykonaniu operacji, więc mamy taką fryzjerską robotę na samym początku operacji. Jeżeli chodzi o operację przegrody nosa, zwanej też septoplastyką, robi się tylko jedno cięcie i to cięcie robi się w środku wewnątrz nosa. Nazywa się cięcie przedsionku nosa. To cięcie ma długość około 1,5 do 2 cm. I to jest jedyne cięcie, które się wykonuje przy tej operacji. Co jest taką dużą trudnością, dużym utrudnieniem w operacji przegrody nosowej? Mianowicie krwawienie jest śródoperacyjne. Dlaczego? Dlatego, że operujemy w bardzo małej, wąskiej przestrzeni. Jak widzicie, mam szkła powiększające, ponieważ jest to tak wszystko małe, że muszę sobie to powiększyć. I przy takiej małej przestrzeni, jak jest większe krwawienie śródoperacyjne, to zasłania, zalewa tutaj pole operacyjne i słabo widać. Dlatego ważne jest to, jak się pacjent przygotuje do zabiegu. Czyli ważne jest to, żeby przed zabiegiem nie zażywać jakichś środków przeciwkrzepliwy, które zmniejszają krzepliwość krwi. Takim popularnym środkiem jest na przykład aspiryna lub pochodne aspiryny i wtedy jest to krwawienie większe. Również wiele tak zwanych suplementów diety, które są dostępne w aptece bez recepty, również może mieć wpływ na krwawienie śródoperacyjne, więc też należy odstawić tego typu tabletki przed zabiegiem. Często pytacie mnie, jak wykonuje się operację tą prostowania przegrody nosa. Jak się tą przegrodę w ogóle prostuje? Właśnie w tym momencie to robię, czyli muszę wypreparować całą przegrodę nosową i usunąć te wszystkie skrzywione fragmenty. Potem po usunięciu tych skrzywionych fragmentów wkładam do specjalnej praski, prasuję te fragmenty, że są już proste i wszczepiam z powrotem wszystko do nosa na swoje miejsce. I jak już włożyliśmy z powrotem te wszystkie wyprostowane w prasie fragmenty przegrody nosowej, to kończymy operację. Operację kończymy poprzez zszycie tego przeciętego fragmentu, który na początku przecinaliśmy, czyli tego około 2-centymetrowego cięcia, więc zaszywamy to i potem zszywamy przegrodę tak zwanymi szwami materacowymi. Wszystko odbywa się w środku, w nosie. Do szycia używamy szwów rozpuszczalnych, więc też nie ma po zabiegu potrzeby, żeby pacjentowi wyciągać te szwy, żeby go narażać na jakieś tam nieprzyjemne dłubanie w nosie. One się same rozpuszczają, zostawiamy to czasowo.